Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Torysty52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałabym udać się na pierwszego smoka, który podobnoż pojawił się w okolicy bagna bodajże. Sylwia był w zamku, a potem wyruszył na poszukiwania lodowego. To nas na razie nie interesuje. Gdzie to jest? Nie wiem. Ale mieliśmy takie coś usłyszeliśmy w którymś odcinku. Natomiast pozostaje nam jeszcze kwestia Sengrata, którego zostawiłam gdzieś tutaj, jego ciałko. I teraz pytanie, czy nie będzie prościej nam dostać się tam, teleportując się do... no chyba niekoniecznie. Prościej będzie użyć po prostu mikstury prędkości. O Boże. Po co się wreszcie mam, prawda? Tutaj jest taki odpowiedni punkt na wybijanie tych wszystkich stworów, ale nie na tym mi dzisiaj zależy. Stworów, no orków, wiadomo. I tutaj jest ich również właśnie więcej. I z tego co kojarzę, to... Co jest? Dlaczego warg mi bije w wodzie? To było już co najmniej głupie. Dobra, tu mamy pierwszych orków. Ja wam powiem, że dałabym sobie wkryta chyba więcej. Co prawda mogłabym użyć do tego książki. No oni... Kurde, nie? Po tym zadaniu ze Sengratem... to myślę, że już pójdziemy sobie po smoka. Dam się troszeczkę bezpodstawnie tutaj pobić. Bez sensu. Ja mam jeszcze dzisiaj chrypę. Ogólnie mam kaszel, także jeszcze muszę z tym jakoś tutaj przeżyć na nagraniach. Nie brzmi to może najlepiej, ale niestety takie życie. Niestety. Przydałoby się nauczyć kowalstwa i to jest rzecz, o której też bodajże Max Base mi pisał właśnie, że dobrze by było to zrobić. Natomiast ja jeszcze z tym czekam. Gdzie to pieprzone ciało? Mi się kojarzy, że to gdzieś tutaj leży. Halo? Dobra, najlepszy sposób na orków. Tamten się nawet zablokował. To na mój plus gra. Gościu. Dobra. No, to ciało gdzieś powinno tutaj leżeć. Natomiast no nie widzę. Przede wszystkim orkowie. Dobra, widzę, że się fajnie zblokowaliście. To mi akurat odpowiada. Gdzie mój kryt? Jeżeli ja mam się w ten sposób bić bez kryta, to nie ma opcji. Dobra, tutaj już jest chyba bodajże bezpiecznie. Tylko tutaj gdzieś powinno to ciało chyba być. Inkwizytor. Bardzo fajna broń. Korzeń leczniczy, ognisty korzeń. Tam jest jeszcze Elita Ork i to okej, okay, no to mi jednak... Myślałam przez to, że to jest ciało Sengrata, natomiast to jest Ork. Co ja robię źle, przepraszam? Przecież to gdzieś w tym miejscu powinno być. Wiemy, że pobiegł w stronę... palisady, czyli tak jakby tutaj.
Chyba, że jest gdzieś przy tym orku Elicie, ale ja też tutaj biegałam przecież po okolicy i nie widziałam żadnego ciała, chyba, że jestem aktualnie kompletnie ślepa. Dobra, bo... Okej. Dobra, tutaj też by było dobrze mu... Dobra, to jest głupi pomysł. Ła! Dobra, ja też muszę się nauczyć taktyki odpowiedniej. Czy ja znajdę gdzieś to ciało wreszcie? Cholera jasna. Jak to działa, to ja nie rozumiem. Ale wiecie, exp w tym miejscu nie zaszkodzi, że tak powiem. Wręcz przeciwnie. Będzie to dobry pomysł. Wiecie, mnie to wkurza, że on powinien gdzieś tu być, bo pobiegł w stronę palisady. Ja aktualnie biegnę wzdłuż palisady i nie widzę tego, co trzeba. Już 5 minut odcinka mamy w sumie za sobą, z tego co widzę, bo się mikstura prędkości skończyła. Ale na spokojnie, damy sobie radę. Ja w ogóle zrobiłam jakiś zapis? Chyba nie. Ja sobie tak biegam... Na tą Elitę się rzuciłam, najmądrzejsza na świecie. Jest kolejny ork Elita. I tutaj już chyba idę za daleko. Dobra, najlepiej jest poczekać, aż on zrobi tą szarżę i się odsunąć. Chociaż to ciekawe dostałam. To jest dobry sposób na orków, tylko trzeba to umieć robić. Przeżyję to? Nie przeżyję tego. Dobrze, że zrobiłam zapis. Coś mnie podkusiło, żeby jednak się zapisać. Wiecie co? Ja się tak na szybko przebiegnę w ten punkt. Tu jest ciałko. Dobra, bo ten Elita będzie mnie wkurzał. Witam. Serdecznie. Dobra, czyli trafiłam na naszą zgubę w ciemności. Tylko teraz trzeba będzie ich jakoś striggerować pojedynczo. Nie wiem, jak to działa. Idziesz? Aha, on stoi bezpośrednio nad tym ciałem, a ja po prostu byłam ślepa. Dobra. Czemu mi tak jakoś prosto nagle idzie? Czy ten ork jest upośledzony? Chyba tak. Fajnie by było, jakby jeszcze tamci się na mnie nie rzucili. Chociaż z jednej strony byłoby to może dosyć przydatne. Nie, na bank się rzucą. Kusza Sengrata. Dlaczego on ma tyle rzeczy? To normalne? Nie wiem, ale możemy iść na zamek, oddać zadanie. Bo i tak później mi się przyda użyć miksturę prędkości. Dobra, kto mi to zlecił? Udar bodajże. Także będziemy mieli questa z głowy i to jest chyba praktycznie ostatnie zadanie. Jeszcze dzisiaj zrobimy jedno, bo chyba powinno nam się to udać. Cześć, Udar. No hey, niestety ty. Mam złe wieści. Znalazłem Sengrata. Naprawdę? Gdzie on jest? Nie żyje. Oto jego kusza. Miał ją przy sobie. Musiał odzyskać swoją kuszę. Ale wygląda na to, że orkowie jednak go zabili. Przeklęty głupiec. Wiedziałem, że tak będzie. Wszyscy zginiemy. To fajnie. Okej. Okay. To co, może się wymanimy i pójdziemy dalej. Jezu, powiem wam, że jak za dużo mówię, to mi się chce kaszleć. Także chyba będę musiała robić często cięcia,
do tawerny. To mnie nie obchodzi mnie to 4, 5 do przełęczy. To mnie chyba bardziej interesuje. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego mnie to bardziej interesuje. Mianowicie, po pierwsze, wypijmy to. Bo jak nie, to tutaj się chodzi naprawdę 300 lat po tym terenie. Chodzi o fakt, iż tutaj jest zadanko, w miejscu, gdzie spotkaliśmy ostatnio Talbina, bodajże tak się gościu nazywał, ostatnio, czyli w drugim rozdziale. Tutaj Beef został, mogłam go wziąć ze sobą, ale mam miksturę prędkości, także no niestety nie. I co, no i przebiegniemy sobie tak, żeby się dostać w okolice Kavalorna, czyli tak jak żeśmy już chodzili. Chociaż nawet nie, nawet inaczej jeszcze. Tylko tutaj mogą być zębacze po drodze i to w sumie mi nie będzie jakoś bardzo przeszkadzać chyba. Jest smoczy zębacz. Tylko że ja bym się zapisała, to jest podstawa, bo żeby nie stracić tego naszego, wiecie, postępu. To było głupie z mojej strony, strasznie. Chodź tu. Dobra. Nawet jak się dam tam delikatnie podgryźć, to nic się nie stanie. Tu jest więcej zębaczy. Wiecie, nie żeby mi to przeszkadzało, bo to expig jest darmowy w sumie. Tak, no darmowy to chyba dobrze powiedziane jest. A wy mnie macie dalej w dupie? Nie będzie triggera tutaj gdzieś przy moście? No to nie. Nie potrzebuję. To najwyżej się rozprawimy z nimi trochę później. Tu są gobliny czarne. To też są przeciwnicy, no bez przesady, no. Co prawda jeszcze parę z nich żyje na tym. W okolicy miasta. A raczej farmy Onara. Bo one trochę klepią. To też jest jakiś fakt. Topór bojowy. Pewnie to jest całkiem fajna broń na początek. No, i to jak? Ja oczywiście zawsze się boję chodzić w takie... Nic tu nie ma. ...miejsca, gdzie powinnam coś niby dla siebie znaleźć. Niczego tu nie znajdę. Dobra, tego już nie będę zbierać, pozwólcie. My idziemy tu. Bo tutaj jest jeszcze kwestik. Przynajmniej powinien być. Cześć, Talbin. Hej. Dość prosta, to może nie? Czy ktoś tędy przechodził? Tak. Niedawno widziałem tutaj grupkę śmiesznych gości. Paradowali w swoich wyglansowanych zbrojach i udawali bardzo ważnych. Okej. Czego tu chcieli ci śmieszni goście? Pytali o zapasy i sprzęt. No, człowieku, ja sam ledwo ciągnę. Ciągle gadali coś o zabijaniu smoków. No, bogowie jedni wiedzą, skąd przyszła ta banda. Nie wzbudzili jednak mojego zaufania. Jesteś sam? Tak. Mój kompan Engrom po prostu wstał wczoraj i poszedł sobie. Powiedział, że miał wizję, w której słyszał jakiś łagodny głos. Ja tam nic nie słyszałem. No, pomyślałem sobie, że pewnie do końca mu już odbiło. Chwilę potem już go nie było. Jeśli spotkasz gdzieś Engroma, przypomnij Sukinkotowi, że wciąż mi jest winny skórę topielca. Myślałem, że nie chciał odejść, bo bał się orków. Czekał, aż znikną. Jak już mówiłem, całkowicie mu odbiło. Okej, ciebie nie mogę wyprowadzić? Czego? A co? Wydawało mi się, że jest quest. Usuń serce. Nauczymy się może serc. Bo można chyba serca smoka. Ty, ja nawet potrzebuję tego. Bardzo trudne do zdobycia są serca magiczne stworzeń. To będą serca golemów. Jeśli zechcesz dostać jedno z nich, musisz bardzo uważać, szczególnie w przypadku golemów. Mhm. No dobrze, ale to mi chyba wystarczy. Czego? No to już mi nic nie nauczysz, dobra. Czy to jest rzecz, która mnie gdzieś tam satysfakcjonuje? Czyli co? Idziemy na pierwszego smoka, wychodzi na to. Coś mi tu mrukło, słyszałam.
Ale nie widziałam. Dobra. Tu się orkowie, więc centralnie już wyleźli na tą ścieżkę. To jest normalne? Oni zawsze tutaj... A oni sobie robią patrol. O kurwa mać, dobra. Z taką dużą grupą to ja się może bić nie chcę. Na szczęście mamy podka prędkości i powinno nam się udać uciec. Witam cię, panie orku. Oh, fuck my life. To było głupie, to było najgłupsze. Tam już kogoś widzę. Oh, fuck. No. Przeżyję to? Ty, ja to przeżyłam. Hej, pomożecie? Panowie. Chryst, oczywiście wszyscy na mnie. Uf. Ciągle to potrafię. Dobra, przynajmniej elita mój chyba. Chyba? Nie wiem, udało się? Nie wiem. Cipher i Rod, witajcie panowie. Co ja zebrałam? Zebrałam smoczy korzeń? Czy mi się śniło? Ale muszę sobie potem cofnąć, bo nie ogarnęłam chyba tego, co się dzieje wokół mnie. Cześć panowie. Ładne obozowisko. Święte słowa! Cuchnie tu jak w rzeźni. Wszędzie martwe zwierzęta i przegniłe drzewa. Co tutaj robisz? Siedzę tu już od pewnego czasu w oczekiwaniu na odpowiedni moment. Odpowiedni moment? Na co? Gdzieś tu powinien być smok. Od czasu jak się pojawił, zrobiło się tu wstrętne bagno. Dobrze pamiętam czasy, kiedy nie trzeba było tutaj brodzić. Teraz jednak nie odważyłbym się przyjść tutaj sam. Cóż, Rod wciąż tu jest. A on by zwiał, gdyby zobaczył nawet jednego chrząszcza. A co z tobą? Nie przyszedłeś tutaj na spacer, prawda? Wejdźmy tam razem. Czemu nie? Przyda mi się pomoc. To dobrze. Czyli w końcu się stąd wydostanę. Ten smród jest nie do zniesienia. Daj mi tylko znać, kiedy. Dobra, jeszcze z Rodem pogadam. Dziecinnie łatwa. Skorzystam. Co się z tobą dzieje? Te buty, te zafajdane buty. Co się z tobą dzieje? Te buty. Właśnie, w ogóle ostatnio znalazłam gdzieś na jakiejś gotikowej grupce krzyżówkę z gotika i pamiętam, że właśnie było hasło, że osoba narzekająca na ciasne buty. I ja nie ogarnęłam, o co chodzi i jakoś tak nagle, zanim zagadałam z Rodem, to do mnie dotarło, że to Rod jest rozwiązaniem tej zagadki. Kurde, takie jakieś, wiecie, prześwity w mózgu. Dobra. Mam 12 tysięcy, to się przyda. Jestem tylko ciekawa, ile ja zdobędę łusek z jednego smoka. Pewnie nie dużo, bo to jest jeden smok jednak tylko. Chociaż nie powiem, fajnie by było, jakby z jednego było 20 łusek. Moglibyśmy mieć nową zbroję. Idziemy chyba. Teraz jest dobry moment, żeby ruszyć. Chodźmy więc. O, jednak idziesz, mimo że masz za ciasne buty. I jeszcze prowadzisz. To jest interesujące. Trochę się cykam. Bagno zaczyna się za następnym zakrętem. Powinniśmy pójść prosto. Albo możesz wypróbować tamten korytarz, tak żeby żadna z bestii nie zaatakowała nas z tyłu. Co wolisz? Nie marnujmy czasu. Ale bez sensu, a może chciałbym tam iść. No to później najwyżej, jak będziemy wracać. Na szczęście zdobywam expa od nich. O kurde. Znowu jedno przeklęte stworzenie. Tu są jaszczuro ludzie? Oni tutaj zawsze byli? Nie pamiętam. Może byś nie atakował Cifera? No chodź! Dobra, ja sobie to później chyba pozbieram, elo. Chociaż... O kurde.
Nic tu nie ma. Spakowałam się przez chwilę. Tyle na ten temat. Wy jesteście śmiertelni? Chyba tak. Jest tutaj trochę tego paskudztwa. Węże są błotne. Nie przypominam sobie umiejętności takiej. Ja mam nadzieję, że ja mogę już rozmawiać ze smokiem. Wy tu będziecie tak stać? Już słyszę stwora. Musimy uważać. No dalej. Zobaczmy, czy możemy zaatakować. Hej, ty. Oni mi chyba pomogą. Jak ja już sobie z nim porozmawiam, niczego no nie? Niczego tu nie znajdę. W ogóle wydawało mi się, że ten smok będzie większy. Chodź tu. Dobra. Teraz trochę żałuję. Niczego tu nie znajdę. Że nauczyłam się tych serduszek, ale w sumie... Nie powinnam chyba. Nic tu nie ma. Dobra, będziemy badać to miejsce, jak już pogadamy ze smokiem i pokonamy go. Kurde, jestem naprawdę ciekawa, ile łusek zdobędę. Witaj. Nie mam założonego oka? No przecież mam. To o co, Kaman? A, muszę podejść bliżej. Biada ci. Jeśli zbliżysz się jeszcze o krok. Oko i nosa najwyraźniej działa. Było tu przed tobą wielu takich jak ty. Żaden się nie ostał. Oszczędzaj oddech. Twoje słowa mnie nie przestraszą, piekielny gadzie. Odpowiesz na moje pytania, albo utopię cię w twojej własnej krwi. Śmiesz mi grozić, robaczku? Podaj choć jeden powód, dla którego nie miałbym cię od razu rozerwać na 1000 strzępów. Jestem wysłannikiem Inosa. Mam przy sobie święte oko. Nie masz wyboru. Rób, co ci każe, albo spotka cię zasłużona kara. Mów! Czego ode mnie chcesz? Kim jesteś? Nazywam się Pan Drodor. Dobrze ci radzę. Uciekaj stąd, póki jeszcze możesz. Sługo ciemności, co cię sprowadza do tego miejsca? Czy twoim jedynym celem jest sianie strachu i zniszczenia? Prawdziwy cel naszego przybycia do tego świata nigdy nie zostanie ci wyjawiony, człowiecze. Na Inosa, co mam uczynić, by przegnać was precz z królestwa ludzi? By tego dokonać, musiałbyś najpierw zrozumieć znaczenie naszego spotkania. Ale żaden z nas nie wyjawi ci go z własnej woli. Tylko oko mogłoby rozwiązać nasze języki i wyjawić ci nasz prawdziwy cel. W każdym razie po swojej śmierci niewiele będziesz miał z tej wiedzy pożytku. Doniesiono nam, że obrałeś drogę łowcy smoków. Dlatego wysłaliśmy do twojego świata nasz pomiot, by zapewnić przetrwanie naszej starożytnej dynastii. Przegrałeś tę wojnę, mały człowieczku. Jak mam zmusić do mówienia pozostałe smoki? Tylko moje serce pozwoli ci odnowić moc oka, ale nigdy nie zdołasz wyrwać go z mojej piersi. Gdzie znajdę resztę twoich ohydnych pobratymców? Żywioły, od których wszystko pochodzi, utrzymują ten świat w harmonii. Każdy z nich sprawuje władzę nad jedną częścią świata. Szukaj żywiołów, a znajdziesz moich braci. Super. Wyczerpała się moc oka.
Nadszedł twój kres, człowieku. Dobra, zrobimy pierwsze co zapis, bo nie wiem, jak tu się walczy z tymi smokami. Nie jesteś zbyt wymagający, ci powiem. Wręcz bym powiedział, jesteś banalny. Daj im wycisk! 12 łusek chyba zebrałam. Ej, ty! Dobra, z tobą nie pogadam. Cholera! Nie żyje? Uspokój się. To już koniec. O rany! Ale wdechy, koleś! Okej, okay, to tyle? Dobra. Bagienny smok nie żyje. Co teraz zrobisz? Nie mam pojęcia. Nie zastanawiałem się nad tym, naprawdę. W każdym razie możesz wrócić do Korinis jako bohater. Założę się, że można na tym zarobić. Zastanów się. Ano, można, z tego co pamiętam. Oko Innosa jest martwe i pozbawione blasku. Dobra, ile tych łusek? 12 chyba mój mózg zakodował. Serce błotnego smoka. Skóra to pielca, 12 łusek smoka. Dobra, no to... Więcej chwilowo chyba nie zrobię. Czy ja jeszcze dzisiaj chcę iść po kolejnego smoka? Nie mam pojęcia. Dużo mieszków. Widzę, że gra mi nie da jakichś pucharów i tego typu rzeczy. Tylko same mieszki dostanę? Ale bez sensu. Dobra. Oczywiście pamiętamy to miejsce. Niczego tu nie znajdę. Fajnie. Z tym poszło zadziwiająco prosto, ale kolejne smoki będą już trudniejsze z tego, co pamiętam. Szczególnie, że za bardzo nam nikt nie będzie miał pomóc. Nie będzie miał kto. Dobra, zróbmy zapis, bo pokonaliśmy bestię. Jak stoimy z czasem? Dobrze stoimy. Moglibyśmy kończyć, ale bez sensu. Jeszcze tutaj sobie obadamy to bagno. Bo są krwiopice, błotne węże. Chociaż ja z błotnych węży niestety nie umiem wydobywać tego, co trzeba. Bo się nie uczyłam wydobywania kłów. No, ile można? Ja jestem ciekawa, czy są takie trudne. Chodź do mnie. Nie są jakieś trudne. Tylko się odsuwają i lepiej chyba wykonywać do przodu ataki. Przynajmniej skórę mogę z nich zabrać. W sumie spoko. Jak wchodzi kryt, to jest naprawdę fajnie. Wydawało mi się, że tu były trzy, a no były. Dobra, już jesteś mój. Spoko. Pa. Serio? Nie zeszła na hita? A co my tu mamy? Martwy łowca smoków. Ciekawe, że tutaj się zrobiło przejście, którego wcześniej nie było. O, bijecie więcej od orków. W sumie są czymś takim pomiędzy orkiem wojownikiem a elitą. Niczego tu nie znajdę. Dobra, czyli tutaj mamy te sprawy też z głowy. Wiecie, no tutaj jeszcze można pochodzić, poekspić, tu jest sporo tego wszystkiego i ja bym nie chciała się spieszyć, bo pamiętam, że jak przechodziłam za pierwszym razem gierkę, to się bardzo spieszyłam, nie wiem po co. A teraz nie muszę. Dobra, tam już może nie będę lazła, bo nie ma po co.
Pokonaliśmy bodajże wszystko to, co się dało. Tutaj panowie siedzą sobie dalej. Słyszę szczury, ale nie widzę. Ciekawi mnie, co się stało z gościem od ekspedycji. Czy on dalej tutaj jest, czy go nie ma? Nie wiem. Jest dalej, co ciekawe. O, jest was tu więcej. O, i znalazłam Engroma tak przy okazji. Co on miał przy sobie, łuskę? Wyglądało bardzo dziwnie. Nie, skórę topielca, no tak. Cześć Markos, jak się czujesz? Jak sytuacja? Dziękuję ci za pomoc. Niechaj Inos da nam siłę. Nawet nie wiedziałam, że można tutaj expa darmowego zdobyć. Dobra, czyli w sumie możemy też do tamtego typka iść i mu powiedzieć, że Engrom nie żyje, bo niestety taki los jego. A tu były gobliniarskie i to moglibyśmy się ich pozbyć akurat. Wiecie, nie będę tak bardzo szła w stronę tego lodowego smoka, ale chociaż troszeczkę możemy zajść. Wydawało mi się, że tych goblinów... A no właśnie, jest ich tu więcej. Wiecie, one w grupie potrafią mi zrobić niezły jesień średniowiecza z dupy po prostu. Widzicie, ile expa? To jest po prostu chore. Ale nie wiem, czy zbieranie z niej rzeczy to jest dobry pomysł, bo szczerze nie chce mi się. O, goblinie jagody tutaj były. Goblinie jagody to mogłabym w sumie zeżreć, bo nie będę nic z nich robić. Dobra, no tutaj mamy wszystko. Dobra, wiecie co, pozbieram. Nie ma czego pozbierać. Bo to jest jednak hajs, który się może przydać dosyć solidnie. Niczego tu nie znajdę. Chociaż widzę, że nie mają przy sobie za bardzo złota. Nie ma czego plądrować. Ale te lagi chociaż są trochę coś warte. Zawsze można też te grzyby potem sprzedać. Nic tu nie ma. Coś dużo tych lag. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Dobra. Tu też wchodzimy na te takie zlodowaciałe tereny. O, tu są bandyci. Ajajajajajajaj, to może nie? Wiecie, w takiej dużej grupie to ja nie chcę bandytów. A na pewno nie z takim zdrowiem. Ale przez to, że mnie kuźwa gonią dalej. Znaczy nie, no wiecie, dobra, spoko. Ale nie byłam wyleczona. Nie, no dobra, tam moglibyśmy... Nie, dobra, bo to są już te inne tereny. Ja bym, wiecie tak, chciała się skupić na tych takich terenach okolicznych. Czyli jeżeli jesteśmy w okolicy na przykład, nie wiem, ognistego smoka, no to bijemy tamte miejsca. Jak w okolicy bagiennego, no to inne. I tak, wiecie, i tak sobie chodzić. Tutaj się trochę martwię. Bo tu tych orków jest naprawdę nasrane w tym miejscu. Jak ja tutaj wcześniej przelazłam, to nie wiem. Chyba trafiłam na momenty bez tego. Bez patrolu. Kurwa mać, co jest? Trzeba było jakąś miksturę prędkości. Biegnij, chłopie. Do wody jak najszybciej. Dawaj! No, czemu nie pływasz? Czy coś? Proszę, no. Dlaczego tutaj nie pływam? Uff. Znaczy, dobra, wiecie, nie żebym się orków bała czy coś, ale po prostu... Jezu. Dużo tego paskudztwa.
A ten warg to widzę też nudzi się. Kurde, psy pieprzone. Płyną pewnie za mną. A no płyną, ale... Topielce są chwilowo ważniejsze. Masakra w ogóle, co tutaj się dzieje w tym uniwersum. Ten se chodzi po... Co ty robisz? Nie wierzę. Dobra, przejmam skórę. Może teraz gościu będzie chciał ze mną tutaj się wydostać z tego miejsca. Bo jest taki właśnie questik podobno. No skoro będzie wiedział, że gościu nie żyje, to chyba będzie chciał stąd uciec. Hej. Znalazłem twojego kompana, Engroma. Tak? Gdzie jest? Nie żyje. Proszę, znalazłem przy nim skórę topielca. Najnosa, muszę się stąd wydostać, nawet narażając życie. Teraz albo nigdy. A ja ci mogę jakoś pomóc? Dokąd pójdziesz? Muszę się stąd wynosić! Dotrzeć za przełęcz! Z drogi! Dobra, najwyżej zginiesz. Okej, dobra, no ja nie będę za nim lazła, bo to jest bez sensu. Nawet... Może on się, wiecie, sam w sobie przeteleportuje czy coś. Dobra. Weźmiemy sobie do zamku. Możemy chyba iść powiadomić, że... Zabiliśmy smoka tego. To będzie dobry pomysł. I może się dowiemy, gdzie jest też kolejny smok. Plus naładujemy sobie oko Inosa. Dobra, to po kolei. Najpierw idziemy chyba do Garonda. Cześć, Garond. Mam wiadomości dotyczące smoków. Mów! Zabiłem smoka z bagien na wschód stąd. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. Czy w międzyczasie zaatakowały was smoki? Na szczęście nie. Na razie mamy spokój. Dobra, ty już mi chyba nic nie powiesz. Orik, witaj. Potrzebuję więcej informacji o smokach. Jednego udało mi się zgładzić. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie szukać następnych? Na południe stąd, daleko za wulkanem, wznosi się kamienna forteca. Nasi szpiedzy donieśli, że jest silnie strzeżona. Być może tam ukrywa się jeden ze smoków. Dzięki serdeczne, czyli kamienny smok, dobra. Muszę się stąd wydostać, smocze jaja. Z tego co kojarzę, jest tylko jedno jajo. Okej, rogi, dobra. Sextans miał być przy którym niby smoku, bo aż mi się teraz tak wiecie. Chyba przy ognistym. Gorzej jak przy bagiennym ją minęłam. Zaraz sprawdzimy. Gothic 2 Sextans. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Naprawdę nie pamiętam. Skarbie Petra Khana. A myśmy zabiliśmy Pandrodora, dobra, czyli odpada. Okej. Okay. Spoko. I teraz tak, idziemy naładować oko. I chyba wydaje mi się, że będziemy kończyć na dzisiaj. Chociaż nie powiem, kusi mnie, żeby jeszcze poekspić w okolicy tej starej kopalni. Bo tam jest sporo zębaczy, parę orków. I tam by był fajny ekspik w tym miejscu. Dobra, bo tu jest stół alchemiczny. Tego potrzebujemy. Naładuj oko Inosa. Cudownie. Teraz możemy je znowu z powrotem założyć. Goblinią jagodę moglibyśmy zjeść.
bo i tak się nie będę tego uczyć. Dobra, to wiecie co? Udajmy się jeszcze w okolice Przełęczy i potem weźmiemy sobie miksturę prędkości, bo tam może być fajny exp w tym miejscu. Tylko poszłabym się może przespać, po pierwsze ze względu na to, że robi się już ciemno. Chociaż wiecie, expić też możemy już po pokonaniu wszystkich smoków, ale chciałabym się bardziej przygotować do tego wszystkiego. Chociaż niewiele mogę zrobić, bo lepszą zbroję dostanę dopiero po pokonaniu kamiennego smoka i to jest akurat rzecz oczywista. Niestety tego akurat już nie obejdziemy. Do Przełęczy i tak. Mi się wydaje w ogóle, że ten cały Talbin to powinien tutaj być i widzę, że się leje nie z tym co trzeba i zaraz umrze, trzeba będzie go wskrzeszać. Tyle na ten temat. O nie, jednak nie trzeba będzie. Widzę, że ledwo żyjesz. Dokąd pójdziesz? Zabierz mnie za Przełęcz. Proszę. W porządku. Dziękuję. Po prostu pójdę za tobą. Dobra, to zakończmy tego questa, jak już tu jesteśmy. I myślę, że możemy na tym zakończyć odcinek. A tym expieniem się możemy zająć też w ostatni odcinek, zanim przejdę do Corinis z powrotem. Tak będzie chyba lepiej. I przepraszam, gdzie on niby jest? Zadanie się powinno wykonać w teorii. Chyba, że muszę mu napisać, muszę mu dać komendę za mną i tego nie zrobiłam. Bo w sumie stał jak kołek w miejscu. Także zaraz się dowiem. Zadanie się chyba już całkiem zgliczowało, wiecie? Zróbmy tak, ja się wczytam w tym punkcie, zanim przelazłam. To chyba tu. Jest godzina 30. I czy ja mogę ci dać komendę, nie wiem, za mną, czy cokolwiek? Nie. Czyli co, to zadanie się tak jakby psuje się? To jest dziwne. Byłam pewna, że jak przejdę, to on się przeniesie za mną na drugą stronę. A jego nie ma ani tutaj, ani po tamtej stronie. Dziwne. Dobra, wiecie co? Chyba nie będę kombinowała. Wrócimy z powrotem do Górniczej Doliny. Może zadanie się po prostu zepsuło? Czy coś? Nasz NPC zaginął po prostu? Nie wiem. Tak czy inaczej, moi drodzy, ja już wam dziękuję serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zachęcam was do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę montować już dla was ten film i myślę, że w kolejnym trochę jeszcze podekspimy w tym miejscu, bo przydałoby się może wbić jeszcze jeden poziom, nauczyć się tego kowalstwa, dać sobie może więcej w siłę. No, jest tego trochę do zrobienia, nie powiem. Chociaż i tak jest, myślę, dobrze. Ewentualnie wkryta sobie dać więcej, bo zaczyna mi go troszeczkę brakować. Dobra, dzięki wam jeszcze raz. Do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć.